Pani dyrektor, dzieci w szkole nie ma, ale głośno, jakbyśmy byli w czasie przerwy. Czas ferii zimowych i ferii letnich zresztą również to czas, kiedy w szkole wiele się dzieje w zakresie remontów i napraw. Cieszymy się z tej głośnej sytuacji, która jest za nami, bo właśnie remontujemy toaletę w szkole. Dotychczasowe toalety były bardzo zniszczone i mocno wysuszone. Uczniowie oczekiwali już od długiego czasu na to, żeby ten standard odpowiadał współczesnym wymaganiom. Udało nam się nawiązać współpracę z Fundacją Leroy Merlin i dzięki temu, jak Państwo widzicie, ruszyły intensywne prace. W szkole w Chmielowicach znaleźliśmy się z dwóch powodów. Pierwszy powód nazywa się Rada Rodziców tutejszej szkoły, a drugi to pan radny Edward Oderga. To właśnie te osoby zaprosiły nas tutaj do współpracy. No ale w samym mieście to nie pierwsza nasza współpraca. Tak naprawdę największy grant Fundacji Leroy Merlin, który wykonaliśmy do tej pory, to współfinansowanie budowy przedszkola na ulicy Krapkowickiej, które pięknie już nam służy i ostatnio zostało oddane. Dzisiaj wykonujemy to, co naprawdę jest sercem Fundacji Leroy Merlin i to, do czego Fundacja Leroy Merlin została stworzona, bo polega ten grant na pracy wolontariuszy, naszych wolontariuszy ze sklepu Leroy Merlin w Opolu, ale też rodziców, co należy wspomnieć, rodziców uczniów tutejszej szkoły, więc jest wiele zaangażowanych osób. Łazienka niewielka, pracy dużo, ale mamy nadzieję, że zdążymy zakończyć remont przed końcem ferii. Wszelkie prace rozbiórkowe zostaną wykonane przez wolontariuszy z Leroy Merlin, jak również przez naszych rodziców. Pozostała kwota będzie sfinansowana przez miasto Opole, czyli prace specjalistyczne w zakresie wykonania już glazury, podłóg, montażu białego i tych podobnych rzeczy. Jedna łazienka, ale duża różnica. Zdecydowanie tak. Łazienki są w ogóle takim newralgicznym punktem w szkole, jakimś troszkę zapomnianym. Dbamy o klasy, dbamy o korytarze, a na końcu myślimy dopiero o remoncie łazienki. Więc tym bardziej cieszymy się z obecnej sytuacji. Dorośli ferii nie mają, a dzwonek dzwoni do roboty was tutaj poganiając. Przede wszystkim zaczęliśmy od rozbiórki kafli, podłogi, armatury starej, która tutaj była w szkole, toalety, grzejnik i tym podobne. Na koniec dzisiejszego dnia będzie przygotowane pomieszczenie pod montaż całej łazienki. Nasze projektantki z naszego sklepu zrobiły projekt tej łazienki. Ja zrobiłem kosztorys. Najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym przyjadą wszystkie produkty, wszystkie towary na wykonanie tej łazienki i jutro już powinny się rozpocząć prace wykończeniowe. Będą nowe toalety, nowe WC kompakty, nowe umywalki, lustra, wszelkie akcesoria, no i oczywiście nowe kafle, ściany, podłogi. Obecni są dzisiaj również i rodzice, którzy przyszli po prostu dobrowolnie wspomóc, wesprzeć szkołę w zakresie właśnie tych prostych na razie robót rozbiórkowych. Serdecznie im za to dziękujemy. Nasza Rada Rodziców jest bardzo prężnie działająca i właśnie dzięki Radzie Rodziców nawiązaliśmy kontakt z Fundacją Leroy Merlin. Także bardzo się cieszymy z naszej współpracy. Pani dyrektor, ile dzieci jest w szkole i ile korzysta właśnie z takich obiektów, nie tylko sale szkolne, ale i sanitariaty i wszystkie inne pomieszczenia, którymi szkoła dysponuje? W obecnej chwili nasza szkoła posiada naprawdę bardzo wielu uczniów, ponieważ jesteśmy w dzielnicy, która się ciągle rozrasta. Mamy na ten moment 254 uczniów i miejsca w szkole coraz mniej, a nowych mieszkańców coraz więcej. Więc cieszymy się również, że nasi uczniowie będą mogli w bardzo komfortowych warunkach korzystać również z toalet szkolnych. Pani dyrektor, chciałem zapytać, czy to jedyny remont, który panią czeka niejako na feriach, czy jeszcze podczas ferii jakieś prace w szkole będą wykonywane? Tak, duży remont to jedyny. Oprócz tego oczywiście będą prowadzone drobne prace naprawcze, jakieś poprawki w zakresie pomalowania, wygładzenia, jakieś załatania dziur, naprawy zepsutych, nie wiem, drzwi, mebli i tym podobne rzeczy.